we wrześniu 2020 roku miałam okazję przygotowywać choreografię do Dynowskich Sobótek i było to dla mnie niesamowita przygoda. Bardzo fajnie bawiłam się razem ze znajomymi, tworząc układy, szukając muzyki, tworząc nawet muzykę. Pomysły do choreografii na Sobótki czerpałam często z internetu, ale też z własnych doświadczeń tańców ludowych. Udało nam się zebrać 8 par. Często były to pary w prawdziwym życiu. Świetnie się nam pracowało, naprawdę często się spotykaliśmy, na próbach zawsze się dużo śmialiśmy, wymienialiśmy się pomysłami i byliśmy też bardzo zdyscyplinowani. Pokazywane przeze mnie ruchy tancerze często odbierali z wielkim westchnieniem, ponieważ wydawały się im za trudne, ale po pewnym czasie okazało się, że wcale takie trudne to nie jest. Wykorzystywaliśmy elementy jazzu, których nauczyła mnie głównie pani Ania Cichocka, podczas kiedy uczęszczałam do niej na zajęcia. Jeden z naszych pierwszych układów tanecznych pod jej opieką to był właśnie układ jazzowy. Razem z panią Anią Cichocką i naszą grupą, która nazywała się Scream, zajęliśmy wiele miejsc na szczeblu podkarpackim, jak i ogólnopolskim. Jednym z wielu moich marzeń, bo uwielbiam marzyć, jest sala taneczna w Dynowie z lustrami, czego nie ma, a bardzo byśmy chcieli i długo na to czekaliśmy, podczas kiedy uczęszczałam do różnych grup tanecznych na terenie Dynowa. Zawsze marzyliśmy o sali z lustrem, bo lustro to jest w tańcu po prostu coś niezbędnego. Zwłaszcza kiedy się ćwiczy różne choreografie, to po prostu musimy siebie widzieć. Chciałabym też zorganizować może jakieś warsztaty, na których nauczyłabym młodsze lub starsze osoby swoich choreografii, bo mam ich kilka, sama je wymyślałam w moim zaciszu domowym. Chciałabym też podzielić się moją pasją z innymi i zaszczepić w nich miłość do tańca. Pasja! Działajmy razem!